Sylwia, to co? Dzień dobry Państwu. W końcu zaczynamy. Ja nazywam się Paweł Kawiecki. Jestem florecistą do końca ubiegłego roku, aktywnym florecistą, wywodzącym się stąd tutaj, z Gdańskiej Szkoły Floretu. W moim dorobku, mam w swoim dorobku między innymi wicemistrzostwo Europy, czwarte miejsce mistrzostw świata. Jestem także wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Swoją przygodę z floretem zaczynałem nie konkretnie w tym obiekcie, tylko tutaj w szkole, który część z Państwa już widziała. Było to w 1992 roku i razem ze mną przygodę z floretem zaczynała pewna urodziwa blondynka, która od samego początku dawała się zauważyć. Była bardzo szybka, bardzo sprawna, fantastycznie przygotowana ruchowo, po prostu wrodzony talent. Do tego bardzo przebojowa i bardzo pracowita. Zawsze ostatnia wychodziła z treningów, co od razu zaowocowało wielkimi sukcesami. Ja obserwowałem to bardzo, bardzo dobrze i z bliska, ponieważ chodziłem z tą dziewczyną wówczas do klasy. No i po cichu jej zazdrościłem właśnie dresu reprezentacyjnego z orłem na piersi. Ja na swoje wyniki musiałem znacznie dłużej czekać. Natomiast ta dziewczynka, teraz już kobieta, to Sylwia Gruchała, znajdująca się tutaj na sali. Gromkie brawa dla pani Sylwii. Tak jest. Jeszcze włączymy mikrofon. Dopowiem tylko, że pani Sylwia to jest najwybitniejsza polska florecistka w historii. Czterokrotna olimpijka, dwukrotnie zdobywała medale olimpijskie, jest wielokrotną mistrzynią świata i Europy. Nie będę tutaj wymieniał liczby medali mistrzostw Polski, ponieważ nie starczyłoby na to czasu. Także przejdziemy, tutaj powiem, że jest to bardzo dużo tych medali. Sylwia, powiedz, mieszczą się w domu, czy gdzieś masz specjalny magazyn na medale? To ja może zacznę najpierw od przedstawienia się jeszcze raz indywidualnie. Tak, jestem Sylwia i kiedyś byłam florecistką. Od roku czasu już nie trenuję i w tej chwili jestem mamą Julki, ale jeszcze zanim wszystko się rozpocznie, to bym chciała wrócić do tego, co Paweł powiedział, bo później to już zapomnę albo będzie już po prostu za późno i to nie będzie dobry moment. Teraz może to jest właściwy. Paweł powiedział, że zazdrościł mi, ale dlatego właśnie, że długo pracował i czekał. Z racji tego, że jest chłopakiem, no teraz już mężczyzną, też tatą. I tutaj gratulacje, Paweł, to cierpliwie pracował, dlatego że jest chłopakiem, to później dojrzewał, więc ja go wyprzedziłam, jakby zapoczątkowałam, mimo tego, że chodziliśmy do tej samej klasy. Paweł siedział zawsze, pamiętam, z Juskiem Halerem gdzieś z przodu, ja trochę dalej z koleżanką. Rzucały w nas papierkami. Tak. I właśnie Paweł się rozkręcił, rozwinął skrzydła nieco później, ale właśnie dlatego, że był zdeterminowany, zaangażowany, ambitny, zawsze walczył do końca, to w rezultacie swój cel osiągnął. Wracając do Sylwii, Sylwia jest również ambasadorką tej wspaniałej, dobroczynnej akcji Wakacje z Muszkieterami. A całej akcji nie byłoby bez Fundacji Muszkieterowie i bez jej prezesa, pana Marka Ferugi, którego powitajmy teraz gorącymi brawami. Brawo dla pana Marka. Zapraszamy pana prezesa na środek. Sylwia, jeśli może przekazać panu prezesowi mikrofon. Dziękuję. Dzień dobry. Ja nazywam się Marek Feruga, reprezentuję Fundację Muszkieterów i chciałem na wstępie bardzo serdecznie podziękować za przybycie i przywitać silną delegację dzieci, które już za niedługo wyjadą z muszkieterami na wakacje. Pozwolicie, powiem dwa słowa o fundacji, ponieważ nasza fundacja działa już od 2002 roku.
Jej geneza to był rok 99, kiedy zapoczątkowaliśmy taką akcję jak Konwój Muszkieterów. To było przed świętami Bożego Narodzenia. Postanowiliśmy, żeby dowieźć różne artykuły spożywcze, oczywiście słodycze, tudzież inne produkty, które są niezbędne właśnie przed świętami do dzieci z różnych rodzin, z różnych ośrodków. Ta akcja tak się wszystkim spodobała, że była początkiem powstania Fundacji Muszkieterów. W 2002 roku powołaliśmy Fundację Muszkieterów, no wiadomo, fundacja może więcej, a chodziło nam o to, żeby więcej pozyskiwać pieniędzy, żeby można było większej ilości dzieci pomagać. Zaczęło się od konwoju, który przez 14 kolejnych lat przed świętami przyjeżdżał do dzieci. Później mieliśmy swoje dzieci, małe, i stwierdziliśmy, że w naszym kraju bardzo wiele placów zabaw jest po prostu zniszczonych. To były place zabaw na początku lat 2000, które pamiętały jeszcze Gierka. No wy już dzieci nie wiecie, kto to był Gierek, ale były z odległych czasów, były nieraz niebezpieczne, więc postanowiliśmy w Polsce zacząć budować bezpieczne place zabaw. Do dnia dzisiejszego ponad 130 placów zabaw wybudowaliśmy dla dzieci, na których to dzieci mogą znaleźć zabawę, uśmiech i bezpieczeństwo przede wszystkim. A dwa lata temu wpadł nam w ręce taki smutny artykuł, który mówił o tym, że ponad 50% dzieci w Polsce nie wyjeżdża na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania. Zrobiło nam się bardzo przykro z tego powodu i powiedzieliśmy, że musimy to zmienić, musimy tą cyfrę trochę zmniejszyć. I w zeszłym roku pierwsza edycja Wakacji z Muszkieterami się odbyła. Wysłaliśmy ponad 1000 dzieci na wakacje. Podzieliliśmy Polskę na dwie części. Południe Polski, czyli te dzieci powiedzmy z góry, z okolic, pojechały nad morze, a północna część Polski, czyli dzieci z nadmorza, tak jak wy, pojechały w góry. Tych turnusów było kilka i między innymi z Sylwią Gruchałą oraz z panią prezydent mogliśmy odwiedzić dzieci na takich turnusach. Tam oczywiście nie będziecie tylko się opalać, no, na to też przyjdzie czas, na kąpiel, opalanie się, natomiast chcemy, abyście uczestniczyły w grach, w zabawach, w przeróżnych konkursach. I abyście poznały 8 zasad, 8 wartości muszkietera, między innymi pracowitość, sumienność i walka. I właśnie wszystkie te cechy posiada Sylwia, która przyjechała z nami odwiedzić dzieci. W tym roku również obiecała, że będzie z nami i będziemy mogli was odwiedzić, być może również was tutaj obecnych. I chciałem teraz jeszcze raz oddać głos pani Sylwii, aby trochę opowiedziała o tych swoich wrażeniach z wakacji, o tych odwiedzinach. Ja byłam w Murza Sichle, czyli w górach, a potem nad morzem. Z wielką radością jechałam w góry, dlatego że sama jestem z nadmorza. Myślę, że to w ogóle jest fantastyczny pomysł, żeby dzieci doświadczały, czyli jeśli mieszkają w górach, żeby zobaczyły morze. Bo tak jak pan prezes powiedział, jak statystyki mówią, połowa dzieciaków po prostu nie ma takich możliwości. Dlatego to jest fantastyczna akcja i panie prezesie jeszcze raz tutaj bardzo dziękujemy wszyscy, bo rzeczywiście to jest coś bardzo szlachetnego. No wakacje, wiadomo, wakacje to jest czas beztroski, czas bez obowiązków. Przede wszystkim to jest czas zabawy, radości. I jak ja pomyślę o swoim dzieciństwie, to kiedy jeszcze żył mój tata, pamiętam, że to było bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Pochodzę z dużej rodziny, mam dwie siostry i brata, jestem najmłodsza i wyjeżdżaliśmy z racji tego, że mieszkaliśmy w Gdańsku. Mieliśmy bardzo blisko nad jeziora, na Kaszuby i tam co roku jeździliśmy na całe wakacje. Pamiętam taki duży namiot rodzinny mieliśmy, mój tata go z Holandii przywiózł z kuchnią, jak się wchodziło jeszcze w tamtych czasach, to nie było takich namiotów wszędzie.
Trzeba było właśnie, nie było dostępności, żeby w Polsce pójść do sklepu i kupić, tak jak jest to dzisiaj. W Intermarché znajdziemy namiot, panie prezesie, można kupić. W Bricomarché, właśnie. To kiedyś nie było takiej możliwości. Mój tata przywiózł taki duży namiot z Holandii. Także te emocje, które towarzyszyły mi, jak byłam taka mała, jak wy, to pamiętam je bardzo dobrze. One bardzo silnie zakorzeniły się we mnie. W zasadzie z dzieciństwa pamiętam też bardzo dobrze zabawę z moimi koleżankami, czyli te przyjaźnie, które właśnie w naszej klasie sportowej, to była piąta klasa, bo my z Pawłem zaczęliśmy trenować, jak Paweł powiedział, w 92 roku. Jak się kończyło czwartą klasę, to się wybierało profil. Albo się szło do klasy lekkoatletycznej, albo do szarmierczej. Ja chciałam iść do klasy lekkoatletycznej, ale akurat tą klasę, no jak się potem okazało, na nasze szczęście, Paweł, zlikwidowano. I siłą rzeczy trafiłam do klasy szarmierczej. Na początku mi się nie podobało, nie chciałam trenować. Mój starszy brat trenował, już miałam dużo wcześniej trenować szarmierkę, bo trener jeszcze wtedy, w tej chwili fechmistrz Longin Schmidt, przyszedł na zajęcia z wychowania fizycznego i zobaczył u mnie sprawność, być może talent, jak byłam w drugiej klasie podstawowej, i powiedział, fajnie by było, jakby kilka dziewczynek trenowały szarmierkę. Ja wysłałam tatę i powiedziałam, absolutnie nie, ja nie chcę władać floretem tak jak mój starszy brat, nie podoba mi się to. I tak siłą rzeczy potem trafiłam do tej klasy szarmierczej. Dlaczego tam zostałam? No właśnie dlatego, że miałam okazję wyjeżdżania na takie właśnie wakacje, które były bardzo często, nie tylko w okresie wakacyjnym, w okresie lata, bo wyjeżdżałam na zgrupowania szarmiercze, na obozy szarmiercze. To były wyjazdy w nagrodę, czyli jak się trenowało bardzo ciężko, jeśli było się zaangażowanym, starało się, a ja się bardzo starałam, to wtedy zostałam wynagrodzona przez trenerów i wysyłana byłam z grupą starszych zawodniczek na taki obóz. Także bardzo, to było bardzo przyjemne i też z tym się wiązały, z moją przygodą ze sportem, liczne wyjazdy. I w zasadzie to dlatego zostałam też w szermierce, dlatego że miałam kontakt z przyjaciółkami, cały czas się wyjeżdżało, mieszkało się razem, to było bardzo przyjemne. I tak jakbym dzisiaj mogła powiedzieć z mojej 25-letniej kariery związanej z floretem, co było takiego najfajniejszego, to muszę powiedzieć, że to przemieszczanie się, podróżowanie, ale przede wszystkim z ludźmi, jakich spotkałam. Miałam bardzo dużo szczęścia, że spotkałam właśnie na swojej drodze takich fantastycznych trenerów jak fechmistrz Longin Schmidt czy fechmistrz Tadeusz Pagiński, którzy mnie zachęcili do uprawiania szarmierki i wprowadzili bardzo dobrą atmosferę wśród dziewczynek. I my się wszystkie przyjaźniłyśmy, pomagałyśmy sobie wzajemnie. Szarmierka jest sportem typowo indywidualnym, ale na szczęście mamy turniej drużynowy i trzeba nauczyć się współpracy. Także wychowawczo to jest bardzo wdzięczny pod tym względem sport, że przygotowuje dziecko do życia dorosłego ze względu na to, że kształtuje i indywidualne cechy, ale też pracę w drużynie, bo to jest sport walki i bardzo ważna jest właśnie współpraca z innymi koleżankami. I fechmistrzowie zbudowali fantastyczną atmosferę, rywalizację zdrową, sportową,
I za to jestem bardzo wdzięczna, za to, co mnie po drodze spotkało. I zawsze w turniejach drużynowych panowało hasło jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I uważam, że to jest w ogóle klucz do sukcesu, że siła jest w grupie i jeśli nauczymy się pracować z innymi osobami poprzez wzajemną pomoc, to dojdziemy do swojego wytyczonego celu. Także jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Piękne słowa. Brawa dla pani Sylwii. W takim razie przejdziemy, widzę, że tutaj już młodzież przebiera nogami, chce jechać na te upragnione wakacje. Także przejdziemy teraz do wręczenia biletów na wakacje. O wręczenie ich poprosimy panią Sylwię, pana prezesa, ale także właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, panią Ulę Klubczyński oraz pana Mateusza Jurgę. Zapraszamy tutaj na środek. Zanim wręczymy bilety, chciałem, bo widzę, że opalenizny na razie jeszcze nie ma. Myślę, że podczas tych kolonii złapiecie ją szybko, ale wierzę również, że poznacie tam wielu wspaniałych kolegów, koleżanek i kolegów, bo jak widzę, jakie wy jesteście fajne dzieciaki, to takich dzieciaków jak wy jest masę w całej Polsce i być może będzie to początek wielu, wielu przyjaźni, które będą trwały przez lata. Tego wam serdecznie życzę. A korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom, którzy na fundację chętnie przekazują pieniądze, bo chciałbym, aby takie akcje jak ta dzisiaj, wakacje z muszkieterami, trwały jeszcze przez lata. Także wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy ochoczo wpłacają pieniądze na fundację, bardzo dziękuję i proszę ich o to, żeby robiły to dalej. Poprosimy teraz może dzieci o ustawienie się gęsiego. Będziemy wręczali teraz bilety. Może od najmniejszej osoby do największej. Zapraszamy. Zapraszamy śmiało tutaj do stoliczka. Zapraszamy. A po odebraniu, tutaj zapraszamy do tego stoliczka, a po odebraniu upominków i biletu ustawimy się tutaj jeszcze do pamiątkowego wspólnego zdjęcia. Także Państwa proszę o przejście tam w kierunku stoliczka. A dzieciaki po odbiorze upominków i biletu tutaj koło tak mnie proszę się ustawiać w rządku. Kacper, zasłużyłeś na wakacje swoją świetną pracą, tym, że byłeś dzielny i oby tak dalej. Gratulacje Ci. Dziękuję. Gratuluję Ci bardzo. Proszę to dla Ciebie, taki upominek. Baw się dobrze na wakacjach. I zapraszam do mnie, kolego, tutaj, tak, stań. Kolega, który odebrał już bilet, chodź tu, zapraszam tutaj, jeszcze zrobimy wspólne zdjęcie, ja Tobie również gratuluję. Ja Tobie również życzę fantastycznych wakacji, a to taki upominek się dla Ciebie. O, tu koleżankę też poproszę do siebie, razem z wszystkimi tutaj z bilecikami, jeszcze to dumnie pokażemy. Tutaj może na środeczek, o, zasłużone, wywalczone obok siebie stawajcie. Zaraz jeszcze zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy tutaj. Stawajcie tutaj, słuchajcie, na tej linii. O. Tutaj zapraszam. Jak masz na imię? Daniela, gratuluję Ci. I wszystkiego najlepszego Tobie życzę, żebyś zebrała fantastyczne doświadczenie. I dużo słońca i obyś wiele fajnych koleżanek poznała. Najlepszego w przyszłym roku, żeby była powtórka z rozrywki. Dużo słońca, dużo fajnych wrażeń i obyś wiele fajnych koleżanek i kolegów poznała. Proszę. Na pewno. Pięknej pogody Wam życzę i dużo fajnych kolegów i koleżanek nowych. Trzeba będzie się... Proszę. Okej, dobra. Tak, zrobimy sobie teraz zdjęcie. Zapraszamy z dziećmi. Teraz wszystkich Państwa ale do wspólnego zdjęcia. Tak, jak to mówią, w kupie raźniej, także blisko siebie. Sylwia tutaj do środeczka. Ja stanę z boczku. Chwila dla fotoreporterów. Proszę wszystkich o radosne uśmiechy w moim kierunku.
jedziemy na wakacje w końcu. Prawda? Pomyślcie o wakacjach. Jeszcze. Bardzo dziękujemy. Brawa. Słuchajcie, także ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie pani Sylwii Gruchale, panu prezesowi, państwu, właścicielom sklepów. Bardzo dziękujemy za pomoc. Drogie dzieci i młodzieży, bawcie się bezpiecznie i dobrze. Przywieźcie opaleniznę, masę uśmiechów, ale też przede wszystkim masę wspaniałych wspomnień. Tego wam życzę. Bardzo dziękujemy za przybycie. A teraz jeszcze przejdziemy tutaj, państwa poprosimy na krzesełka. Chociaż jak państwo mają ochotę, to zapraszamy też do wspólnej zabawy, do której zaproszę tutaj naszych najważniejszych dzisiejszych gości. Przejdziemy tutaj, poprosimy panią Sylwię do takich jeszcze drobnych zabaw szermierczych. Pokażemy wam, na czym ta szermierka w ogóle polega, o co w tym wszystkim chodzi. Także bilety wam możecie na chwilę odłożyć i siateczki. Miejmy nadzieję, że nikt ich nie zawędzi. I zapraszamy tutaj. Za chwilę już bez mikrofonu opowiemy tak pokrótce, czym jest szermierka i pobawimy się troszeczkę z elementami szermierczymi.